Przed chwilą zobaczyliśmy, że Pan Bóg bardzo mocno nas kocha, że jest ten, który posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, by nas odnaleźć, by pokazać nam swoją miłość. I kiedy dzisiejszego wieczoru chcemy zastanowić się nad miłością Pana Boga, to warto sobie odpowiedzieć tak samemu w sercu, na ile ja doświadczam Bożej miłości. Poproszę, ponieważ jest tak, że jeśli ktoś doświadcza czegoś naprawdę mocno, to nie potrafi o tym nie mówić. Wyobraźmy sobie, że to żelazko było bardzo mocno nagrzane. W stanie było kontaktu najbardziej przychwyczył. Proszę o pomoc i stanąć na i wyobraźmy sobie, że ja to gorące żelazko przyłożyłbym tutaj do pleców. Co wtedy by nam powiedział nasz Grzegorz? Co by nam powiedział? Krzyczałby, bo tak mocno doświadczyłby tego ciepła i tego ognia. I tak samo było ze świętym Pawłem. Pan Bóg go tak mocno dotknął pod Damaszkiem, tak mocno go dotykał, tak, kiedy się modlił, przeżył sakramenty, kiedy doświadczał wspólnoty Kościoła, kiedy głosił Słowo Boże, czytał Słowo Boże, żył i dał świadectwo miłości, że on nie potrafił nie mówić, no bo nie mógł zamknąć ust. Tak mocno był pokorzony. Tak mocno doświadcza miłości. I warto zadać sobie pytanie, czy ja tak mocno doświadczam miłości? Czy ty tak mocno doświadczasz miłości? Kto tak mocno z was, z nas doświadcza miłości? To dzisiaj. Dobrze, dziękuję. Myślę. To teraz ktoś z tych osób, które tutaj podniósł rękę, może wstać i powiedzieć, jak doświadczyć tej Bożej miłości. Jedna prosta rzecz. Króciutko. Tak, głęboko
tylko o czucia, bo tu nie chodzi nawet, możemy nic nie poczuć w trakcie tej rekolekcji. Chodzi o doświadczenie, rozumem, wolą, całym sobą, życiem. Może jakiś krok, który podejmiemy w tych rekolekcjach. Pan Bóg może różne rzeczy na nas mieć. Matka Teresa z Kalkuty przez 40-50 lat nie miała jakichś wielkich odczuć Pana Boga. I tą miłość, którą doświadczała od Pana Boga, przelewała na innych, tak mówiła o ewangelizacji. Pierwsze, by musisz mieć Boga w sobie, by puścić w swoim sercu, by przekazać go do serca drugiej osoby, że to doświadczenie Pana Boga i jego miłości nie pozwalało jej zostać w domu, w kosztorze, ale wyprowadzało ją do głupich, do potrzebujących, do wędrowania po całym świecie. I dlatego też my pragniemy tego doświadczenia na tej kolekcjach. Miłości, ognia Pana Boga. W Starym Testamencie dzisiaj czytamy, słyszeliśmy o Izraelu, który jak się czyta, niektóre księgi Starego Testamentu, pokazuje nam Bóg, że oni ciągle Pana Boga zawodzili. I kiedy tworzyli sobie bożki, kiedy pokłaniali się Baalowi, kiedy odwracali się od Boga jedynego, to Bóg posyłał czy proroków, czy sędziów, czy w inny sposób działał, że oni wracali do Pana Boga. I jak w dzisiejszym czytaniu znowu składali przyrzeczenie, zawierali przymierze z Bogiem, że od tego momentu chcą Bogu służyć i niszczyli swoje bożki. Jeden z elementów tego, że doświadczamy Bożej miłości jest to, że niszczymy swoje bożki, że zostawiamy jakieś dziwne rzeczy, do których się przywiązujemy i przybliżamy się do Pana Boga. Jeden z moich znajomych, wracając po rekolekcjach, powiedział, że się nawróci. Ja mówię, no z czego ty się jeszcze mówisz nawrócić? A zaangażowany szatfarz, przypadki działa, chrześcijańska rodzina, modlą się codziennie, bardzo Boży człowiek. Ale wiesz, ale zrozumiałem, że moja żona jest dla mnie ważniejsza niż Bóg. No ręce mi chyba. No jak to? To ciebie nie jest. Bo tak było. Bardziej kochałem swoją żonę niż Boga. Ona była przysłoniona mi. Za bardzo się nie bałem. Za bardzo troszczyłem. I te rekolekcje mi pozwoliły to właściwie ustalić. To było moje nawrócenie. To może być twoje nawrócenie w tym czasie. Pytaj. Co Pan Bóg chce ci pokazać? Bardzo szczególnie ostatnio pasjonuję się świadkami Jehowy, ich nauką, ewangelizacją i rozmowami z nimi. I ciekawą rzeczą jest, że w ich rodzinach, gdy jedna osoba zostanie świadkiem, bardzo często druga, trzecia, jest też pod grupę ciągana. Mam nadzieję, że jest oazą i znowu kościoła. Że jak jedna osoba powiedzie na rekolekcję, to później idzie druga, trzecia, czwarta. Jeśli to jest jedna rodzina, w naszych szerokich rodzinach jest domem w kościele, to za chwilę brat zostaje w domu w kościele, za chwileczkę siostra, za chwileczkę ktoś inny, kolega z pracy. Bo my ciągle pokazujemy swoim życiem, profesjonalizmem w pracy, miłością, wiernością w małżeństwie, swoim życiem. Jest Bóg, warto wierzyć, mówi o tym śmiało. No, wiem, że niestety tak nie jest. Rozmawiałem kiedyś w pewnej kolekcji z domem w kościele, z jednym z animatorów, który brał udział w takiej drodze przyrodniej ulicami Poznania, organizowanym przez klerików. I on tam brał rolę Jezusa. I gazety zrobiły zdjęcie tego Jezusa. I trafił na stronę pierwszą chyba Gazety Wyborczej. I tam jego znajomy z pracy wrócił. Ej, Paweł, to ty? Musiał wtedy przyznać do Jezusa. Przyznał się, że to od niego miał. I była okazja do mówienia o, bo my czasami uciekamy. I dlatego też potrzeba prosić Pana Boga takie doświadczenie miłości. To doświadczenie wyraża się przez wierność. I ona promieniuje przez wierność. Przez lata, w małżeństwie, w pracy, w poświęceniu na rodzinę, w małych rzeczach. Wierność, która jest wieloletnia, ale ma interesy, nie zależy od tego, czy to się czuje. Czuję do tej żony coś, nie czuję do męża, ale nie jestem dalej, bo kocham, bo jestem wierny. Ale jeszcze ta wierność w drobnych rzeczach, najdrobniejszych. Ja teraz idę na parafię do Windy, na Windę w Poznaniu. Tam jest proszę Maciej Jacławski, który znany jest z tego, że bardzo kocha liturgię, a Pana Boga, ale bardzo kocha liturgię. I tam jest wszystko dotyczone.
przygotowany, ponieważ on to kocha. Widać, że to kocha. Jak Robert tutaj, który kocha Cyrkę, też widać, że każdy detal jest ważny. O to wrażliwość. Jeśli my mamy naprawdę doświadczone Bożej miłości, to my przykładamy uwagę na każdy detal, który wyraża tę miłość. W tym jak modlimy się, czy klęcząco, czy stojąco, czy leżąco. W tym jak przyglądamy sobie w tym małżeństwie, nie spiesząc się, szukając drugiej strony, tego jak druga osoba chce przeżywać. W tym jak pracujemy, że można nas polegać. Każdy detal jest ważny, bo o to chodzi o miłość, której my doświadczamy i chcemy ją wzajemnić, przekazać innym. To miłość, to, że my doświadczamy Bożej miłości, można poznać też przez szaleństwo. Nie pamiętam, jak to był film, który już pomożecie, kiedy tam jeden z bohaterów wszedł do rzeki i zrywał tę linię, był w białym garniturze. W nocy nie. W nocy nie, tak? A, zrywał tę linię i później poszedł w tym brudnym garniturze. No w ogóle bez sensu, w ogóle nie praktycznie. Ale z miłości różne szaleństwa się robią. Dla żony, dla męża, dla dzieci, dla Pana Boga. Jeśli doświadczasz Bożej miłości, to robisz różne szalone rzeczy. Dla swoich współmałżonka, dzieci, bliskich, ale też dla Pana Boga. A jeśli nie robisz szalone rzeczy, to trzeba prosić Pana Boga, bo On tak nas przez te rekolekcje rozstawił, byśmy chcieli zaszaleć w różnych rzeczach. Opiekuję się taką wspólnotę organizacyjną, która chodzi po ulicach i tam zaczepia ludzi i mówi o Jezusie. I mam taką zasadę, że raz w tygodniu każdy ma post o chlebnej wodzie w intencji ewangelizacji. Takie proste szaleństwo. W intencji ewangelizacji. Zawodowo ktoś. Proszę bardzo. Może to jest takie szaleństwo, że ktoś będzie codziennie na Eucharystii. Może. Ma czas, ma niedaleko. Może tak to robić. Jest codziennie na Eucharystii. Ksiądz biskup Krańczyk, który opowiadał, że spotkał taką rodzinę, która codziennie była na Eucharystii. Młode małżeństwo, trójka dzieci. I tak wtedy wyszedł księdzem, pomszy, zagadnął ich i zapytał tak prowokacyjnie, po co wy tu przychodzicie? A wtedy ojciec tej rodziny powiedział, proszę księdza biskupa, ja tu się przy miłości. Jezus umiera dla mnie, więc ja nie mogę, wracając do domu, okazywać przykry dla swojej żony i dzieci. Minęło 20-30 lat, ksiądz został biskupem, przyjeżdżał do Polaków, mówił o tej rodzinie, jakiej filarze, w tym miejscu się dzieje. I po przy przychodzi rodzina i mówi, proszę księdza, to my jesteśmy. Dzieci już dorosły, mają wnuki, starsi już ci małżonkowie. I mówi wtedy do małżonka, proszę księdza biskupa, niech się on wszystkim opowiada, że warto postawić na Jezusa, ponieważ on przemieni naszą rodzinę, napełni miłością, jesteśmy szczęśliwi. To jest szaleństwo, wierność i coś z miłości dla Pana Boga. Może być szaleństwo finansowe. Nie wiem, jak tam z Waszą ofiarnością na domowy kościół czy na swojej parafii. Na pewno jest bardzo dobrze. Ale warto zadać sobie pytanie. Kiedy ostatnio dałem 1000 zł na przykład na misję, na domowy kościół? Zaszalałem. Dostałem premię i dałem dużo pieniędzy w tym celu. Bo kocham kościół. Kocham organizację. Kocham moją parafię. Zaszalałem, bo kocham. Ja ostatnio, rok temu, 3000 dla ministrantów i na młodzieży, dojechałem na kolację. Pół roku to później musiałem spłacać, przez zadzielę, a może nie. Ale faktycznie bardzo dobre owoce przyniosło. Warto, żeby szukać tych okazji, by to promieniować. Ktoś powie, ja już mam swoje lata, już wiele rzeczy na kościele zrobiłem, już nie muszę. I wtedy przychodzi mi na pamięć taki biskup francuski. Wiemy, jaka jest sytuacja we Francji, która się odradza, kościół w ogóle, ale trudno tam pracować. I on ma 75 lat, kiedy przychodził na emeryturę, stwierdził, że pojedzie na misję. I pojechał na misję do Brazylii. I tam w parafii pomaga, spowiada, no to co może w swoim wieku. Duży parafii, bardzo wielomiesięczny, wielodensowany. Wiek nie ma tutaj nic do znaczenia. Tu chodzi o serce. To chodzi o doświadczenie miłości. To chodzi o ogień, który sprawia, że chce się naprawdę głosić Ewangelię, dawać świadectwo, kochać. I warto byśmy prosili Pana Boga w trakcie tego lekcji.
Pan Bóg w tym czasie każdemu z nas wepnie po łaskę, że coś zaskoczy nas, że coś zrozumiemy, że czegoś zapragniemy. I to będzie najpiękniejszy owoc tej rekolekcji. Można się koncentrować, żeby jak najwięcej zapamiętać. To też jest dobre, mamy dobrą pamięć. Ale najważniejsze jest to, żeby to, co jest słyszane, co się tutaj dokonuje, przemieniło nas, dokonała się metanoia, przemiana sposobu naszego myślenia. Myśmy jeszcze bardziej, jak dzisiaj mówiła Ewangelia, zrozumieli, gdzie jest nasz sam. Że sam tutaj nie jest, że jest w niebie. I dlatego też my chcemy kochać odwzajemnie miłość, którą Pan Bóg nam daje. Chcemy jej doświadczyć pierwsze i przekazywać tym, którzy są wokół nas. Dlatego też dzień miłości, gdy to Słowo Boże, które tutaj będzie głoszone, to może zapamiętać też tylko jedną rzecz, nic więcej. Może nic nie zapamiętamy, ale ta woda dziwnie przechodzi przez nas umysł, będzie nas oczyszczać, przemieniać. Zostawmy to Panu Bogu. Bądźmy otwarci. Powiem szczerze, że jak mówi się do księży kazania, to przeważnie ja też słyszę kazanie innego księdza, to tak sobie mówię, no to powiedział inaczej, to jeszcze bym tutaj dodał, to no to już słyszałem, powtarza się. Tak, ale nie zrobię. Nie wiem, czy tak jest też stosowany z nowego kościoła, nie wierzę. Ale jest na tematyk. I warto jakby bronić się przed takimi sytuacjami. By nie pozostać na tym, czy ładnie mówi, czy nudno mówi, czy było długo, czy krótko. Ale pytać się, co Pan do mnie przygotował? Do czego mnie zaprasza? Dzisiaj, z tego, co było powiedziane, przede wszystkim pragnienie. Pragnienie Bożej miłości. Jeszcze bardziej go doświadczać w różnych, na miliardy sposobów. I jeszcze bardziej się nie udzielić, promieniować w słowa żonka, dzieci, miejsca pracy i życia. To będzie widać, kiedy nas Bóg dotknie swoją relacją, Ewangelii, miłości, swojej mocy. To będzie widać, kiedy pogłębi się nasza wierność w drobnych rzeczach i w poważnych rzeczach. To będzie widać, kiedy pojawi się w nas taka nutka szaleństwa, zdrowego szaleństwa dla Jezusa, dla ukochanych, dla swoich pasji życiowych. Prośmy Pana Boga, by On nas rozsadzał, by przemienił nas swoją miłością, byśmy pragnęli i tej miłości doświadczyli.